Od samego rana jesteśmy dzisiaj w podpoznańskich Beznarach. Tam odbywa się 18. już edycja Agro Show. Bardzo wiele się dzieje. Bardzo duża powierzchnia, prawie 150 tysięcy metrów kwadratowych. Ponad 800 wystawców, seminaria, fachowe porady, konferencje, ale także pokazy. No bardzo wiele się dzieje. My jesteśmy tam z kamerą. Na miejscu jest nasza reporterka Liliana Skibińska i jej gość. Zatem Liliano, nie traćmy czasu, oddaję Tobie głos. Dziękuję, Weroniko. Faktycznie dzisiaj przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się w świecie rolnictwa przede wszystkim. Z różnych stron tak naprawdę, od produkcji upraw, no, mogłabym wymieniać wiele naprawdę różnych aspektów. Teraz gościmy na stoisku firmy Probiotics Polska. Ze mną pan Sławomir Wirgacka. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa, witam serdecznie panią. Powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego, co to takiego, bo probiotyki, czym się zajmuje państwa firma, w jakim kierunku, że tak powiem, ofertę wysyła? Probiotyki jeszcze 10 lat temu były jedynie widziane jako możliwe do użycia dla człowieka i w chowie i hodowli zwierząt. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, których naturą jest pomagać gospodarzowi, który z nich korzysta. Mamy je w sobie, mamy je na sobie, ma je cały świat żywy. Od roślin przez zwierzęta po człowieka. Ale proszę mi wierzyć, że jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żeby mówić o probiotykach dla rośliny, o probiotykach dla gleby, a przecież to jest jedno życie, w którym jesteśmy. A wynikało to z czego właściwie? Bo wszyscy chcieli się w inną stronę, zapominając o tym, co tak naprawdę jest najlepsze? Przypadek sprawił, że zobaczyłem świat mikroorganizmów i idąc w głąb, okazało się, że to jest ta część, o której zapomnieliśmy. Świat mikroorganizmów zawiera właściwie całą wiedzę genetyczną świata żywego. Świat mikroorganizmów stanowi główną wagę świata żywego, w tym oczywiście, kiedy patrzymy na siebie i na rośliny i na zwierzęta. Świat mikroorganizmów zawiera wszystkie możliwe rozwiązania, których człowiek szuka, a jest przecież fundamentem natury, czyli świat mikroorganizmów gwarantuje byt biologiczny, trwanie w ogóle człowieka, rozwój człowieka, życie nasze, trawienie i tak dalej. O dziwo, zniknęło to jakby z podstaw wiedzy naszej i jeszcze do dnia dzisiejszego wiele osób zapytanych nie sądzę, że odpowiedziałoby, że bez bakterii po prostu nie przeżyje, że bez bakterii nie strawi sałaty, nie strawi rzodkiewki, nie strawi żadnego warzywa, żadnego owocu, że w większości pokarmów, które z radością konsumujemy, po prostu organizm człowieka nie strawi bez pomocy mikroorganizmów i właściwie kwintesencją tego zagadnienia jest kilka lat temu zakończony projekt mikrobiomu człowieka, odkrycia mikrobiomu człowieka i dzisiaj mikrobiom, czyli ogólny zestaw mikroorganizmów, który jest w nas, który jest w organizmach żywych, określany jako mikrobiom, jest odczytywany jako dotychczas nieidentyfikowany organ człowieka, który rozstrzyga tak naprawdę również i o tym, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, czy się uśmiechamy, jaki jest metabolizm. I to jest zupełnie nowa przestrzeń. I to nas porwało, bo wraz z moim przyjacielem Stanisławem widzieliśmy, że mamy szansę w rolnictwie pójść do przyczyny i poprzez likwidację różnych dysfunkcji, które są w glebie, przez fakt schemizowanej gleby, przez fakt rolnictwa, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat było postawione zupełnie odwrotnie do natury, można powiedzieć, pomyśleliśmy sobie, to jest ta przestrzeń, którą powinniśmy się zająć. To mikroorganizmy są w stanie naprawić to, co człowiek psuje. I stąd podstawa dla firmy Probiotics, stąd zajęcie się probiotykami pożytecznymi mikroorganizmami. Każdemu rolnikowi na pewno zależy na tym, aby wszystko szło w dobrym kierunku i uprawa i hodowla, no aby po prostu osiągnąć jakieś korzyści, jakiś zysk. Ale postawić można pytanie, czy w takim naturalne podejście, w takim razie naturalne podejście nie osłabia tego wszystkiego?
Nie, z radością tutaj przyglądamy się wystawcom, ponieważ widzimy, że to, co czyniliśmy przez ostatnie 10 lat, jest właściwym kierunkiem. Propozycje probiotechnologii, propozycje biologizacji rolnictwa, o której mówimy poprzez konferencje, poprzez wszystkie, na wszystkich spotkaniach, ta propozycja jest tak naprawdę znakiem nowoczesnego rolnictwa, rolnictwa wydajnego, rolnictwa zdrowego, rolnictwa bezpiecznego i rolnictwa mniej kapitałochłonnego. Dzisiejsze rolnictwo jest po prostu zbyt kapitałochłonne. Dzisiejsze rolnictwo jest nie do utrzymania w tym kształcie, jakim jest. I wszystkie ośrodki jasno przekazują, wszystkie ośrodki naukowe, chcę powiedzieć, jasny przekaz dają. Rolnictwo konwencjonalne nie jest w stanie podołać obowiązkom wyżywienia świata, które jest. Trzeba szukać innych przestrzeni i nie możemy ciągle myśleć o jeszcze większych ilościach nawozów i środków chemicznych. To nie tędy droga. Ta przestrzeń, można powiedzieć, jest przestrzenią już zamkniętą. Trzeba szukać innych rozwiązań. Probiotechnologia jest rozwiązaniem, które pokazuje, jest łatwe do wdrożenia. Nie trzeba żadnych dodatkowych inwestycji. Załatwia sprawę ograniczenia używania nawozów. Załatwia sprawę ograniczenia albo eliminacji używania wielu środków chemicznych. Daje podstawę do innej agrotechniki. Wskazanie i wiedza o mikroorganizmach każą człowiekowi zatrzymać się z głębokimi orkami. Trzeba wprost powiedzieć, to jest błąd. Błąd, który został popełniony przez wiele lat. Każą inaczej spojrzeć na problem wapnowania gleb. Inaczej, to jest zupełnie inna przestrzeń kwasowości gleby, a wapnowania tonami wapna, które cały czas jest jeszcze praktykowane. Dzisiaj trzeba spojrzeć się w życie gleby. Gleba to twór ożywiony, nie mineralny, ożywiony. I z tego życia gleby możemy szukać dopiero zdrowego płodu, marchewki, pietruszki, powiedzmy ziemniaka, tak, buraka, w konsekwencji zdrowia dobrego zwierząt i zdrowego człowieka. To nie jest kwestia tylko idei, to jest kwestia logiki, którą trzeba jasno sobie przyłożyć tutaj. I jeżeli widzimy, że jest tak kapitałochłonne rolnictwo, to nie szukajmy możliwości w podniesieniu ceny płodów, bo to jest marzenie. Trzeba obniżyć koszty i trzeba skorzystać z rozwiązań naturalnych. Mamy 50 tysięcy gospodarstw użytkowników. To jest świadectwo, które stoi za nami jak instytut niemalże i mówią, nie rezygnujemy z tego, to są rozwiązania, które nam pomagają. Preparaty otrzymały wyróżnienie prezesa KRUS-u jako preparaty probioemy, preparaty zwiększające bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Rozwiązanie, żeby było dobre, powinno być ekonomicznie uzasadnione, a na pewno oferta, z którą idziemy, na pewno konkuruje i to bardzo poważnie z obecnym systemem. Powinny być łatwe do wdrożenia, powinny nieść w sobie bezpieczeństwo i zdrowie. Nie mają karencji, nie mają prewencji. W każdej chwili nie musimy się obawiać, że dotknęło dziecko. Gdzieś postawiona butelka, przewrócona, wylało się. To służy środowisku. Wszędzie potrzebujemy zdrowego ekosystemu, otoczenia pożytecznych mikroorganizmów. To jest to, co może dać nam gwarancję ograniczenia alergii i to jest to, co może dać nam w pokarmie rzeczywiście lekarstwo. Tak jak Hipokrates mówił, niech lekarstwo będzie pokarmem, a pokarm lekarstwem. To jest ta droga, która pokazuje, że jedząc marchew, praktycznie ja zyskuję coś więcej. Tak jak zjadałbym kiszoną kapustę, tak jakbym konsumował dobre ogórki kiszone. Otrzymuje mój organizm coś więcej. Otrzymuje bioaktywne wartości poprzez różne antyoksydanty, które wprowadzam. Pożyteczna mikroflora i jej dominacja w organizmie człowieka, zaczynając od gleby, od tej części, na której stoimy, powiedzmy teraz, nie bacząc, że pod nami miliardy mikroorganizmów, na nas, dookoła nas, miliardy mikroorganizmów, to jest ta przestrzeń, na której
powinniśmy się koncentrować i to jest ta przestrzeń, która daje nam rzeczywiście gwarancję zdrowia. Państwa klienci, których jak słyszałam jest pokaźna liczba, to duże firmy, małe firmy, średnie? To jest pełen przekrój polskiego rolnictwa. Powiedziałbym więcej, to jest przekrój polskiego rolnictwa wraz z ogrodami działkowymi, ponieważ są i użytkownicy ogrodów działkowych, ale również i gospodarstwa, które mają po kilkanaście tysięcy hektarów. Powiedziałem, to jest technologia łatwa do wdrożenia. Mikroorganizmy są wszędzie. Powinniśmy tylko zadbać o to, żeby były zdrowe w magazynie, bo nie będzie gnicia ziemniaków, nie będzie gnicia płodów, które dajemy. Nie będzie pleśnienia zbóż. Mamy piękne zbiorniki tutaj na targach, ale cóż z tego, jak troszeczkę zawilgocone, zaczyna od razu być problem w magazynie. W magazynach tracimy kilkanaście do kilkudziesięciu procent zebranych płodów. Zaczyna być problem toksyczności wszędzie. To jest konsekwencja właśnie konwencjonalnego rolnictwa. To jest konsekwencja ciągłego trendu sterylizowania przestrzeni. A przecież my się mamy bioasekurować. Trzeba z powrotem zaprosić pożyteczną mikroflorę, bo ona daje przeciwwagę. My tego nie jesteśmy w stanie żadnym rozwiązaniem chemicznym sprawić. To tylko pogarsza sytuację i każde dodanie kolejnej substancji chemicznej będzie powodowało, że to miejsce staje się łatwiejsze do owładnięcia przez patogeny, a w konsekwencji oczywiście można powiedzieć, zostaną użyte środki różne. Człowiek jest tak rozwiniętym, jest tak intelektualnie bogatym, radzi sobie ze wszystkim, ale jedna bakteria go kładzie i albo powoduje, że człowiek odchodzi, albo zaczyna być konsekwencja poważnej epidemii. Przyszedł czas, gdzie powinniśmy popatrzeć sobie dobrze, rzeczywiście prosto w oczy i powiedzieć koniec, za dużo jest tychże substancji chemicznych dookoła nas, one nam nie sprzyjają. Dzisiaj nauka jasno też daje do zrozumienia, że syntetyczne substancje przeciwdziałają pożytecznej mikroflorze, a wspierają patogenną mikroflorę. Jeżeli to wie rolnik, jeżeli to wie matka, to powinna zawsze każda z tych osób zatrzymać rękę przed substancjami chemicznymi. Jeżeli je używa, musi to zrobić z rozsądkiem i musi to zrobić z największym bezpieczeństwem, jakie tylko można sobie wyobrazić. Nie może pomyśleć, że jeżeli to nie jest pierwsza klasa toksyczności, to nic nie znaczy. Nie można kumulować wszystkiego dookoła nas, które w pewien sposób jest toksyczne i kumulując się powoduje ciężkie później schorzenia, a idąc do lekarza tak naprawdę nikt się nie pyta o przyczynę, bo jeszcze system, w którym funkcjonujemy, system, w którym żyjemy, generalnie jest skoncentrowany na likwidowaniu skutków, a nie przyczyn. Dlatego zawsze szukamy, jak boli paluszek, to trzeba coś dać na bolący paluszek albo na bolącą głowę. Nie szukamy powodu dysfunkcji. A źródło będzie na pewno w mikroorganizmach i to jest przestrzeń, która przeobrazi gałęzie gospodarki. Jeżeli sobie potrafimy wyobrazić potęgę mikroorganizmów genetyczną, możliwości metaboliczną, odpowiedzialności za szereg procesów, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że może zupełnie inaczej wyglądać nasze rolnictwo. To rolnictwo może być efektywne, zdrowe, bezpieczne i naprawdę dające satysfakcję całemu światu. To jest propozycja nowoczesnego rolnictwa. Tak więc, drodzy Państwo, hasło, a właściwie filozofia jedno zdrowie od podstaw aż do naszego codziennego życia i funkcjonowania przyświeca właśnie firmie Probiotics Polska. Polecamy zajrzeć trochę głębiej, doczytać się, popytać. Zapraszamy także Państwa tutaj na AgroShow, na stoisko firmy, gdzie na pewno więcej informacji będzie można uzyskać. Temat ciekawy, wart na pewno zgłębienia i wart lektury. Bardzo dziękuję. Pan bardzo. Sławomir dziękuję Gacka państwu. Był Państwo i moim gościem. Do zobaczenia. A to była Liliana Skibińska. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Liliana i Szczepan oczywiście są cały czas dla Państwa na AgroShow i my pokazujemy Państwu ciekawostki z nowoczesnego rolnictwa. Jest ich bardzo, bardzo wiele, bo tam też wiele się dzieje. Za moment wracamy, więc proszę być blisko.